miny nie pogardzą cesarskim złotem. Ciężkie polowanie? Bez wątpienia cięższe niż wasze. Zło jest złem. Mniejsze czy większe. Nie ma różnicy. Jak to ocenić? Czy to w ogóle możliwe? Jeśli mam wybierać między złem a złem, wolę nie wybierać wcale. Tylko szybko, Geralt. Siemaneczko, tak jak gadaliśmy, idziemy się spotkać z Triss. Triss nas pewnie zjebie za zabicie Kayry. No bo no nie wiedziała, tak? A teraz się dowie. Witaj, Triss. Czy ty postradałeś zmysły? Sami pojechaliście na Imlerita? Na sabat? Jak mogłeś tak narażać Ciri? Ciri musiała to zrobić, a ja nie mogłem puścić jej samej. Na moim miejscu też byś tak postąpiła. Poza tym cały czas tam byłem i kontrolowałem sytuację. Możemy zmienić temat? Na przedmieściach minęliśmy stosy. Płonęli na ich nieludzie. Jest coraz gorzej. W mieście nie ma czarodziejów, więc łowcy musieli sobie znaleźć nowego wroga. Musimy jak najszybciej pozamykać wszystkie sprawy i wynosić się stąd. Jak idzie z Lożą? Kto może nam pomóc? Nie jest dobrze. Ida odmówiła, a Francesca za żadne skarby nie opuści swojego państewka, gdy wokół wrze wojna. Nie wiemy, co się dzieje z Fringillą. Nie byłyśmy w stanie się z nią skontaktować. Na Kayrę już raczej liczyć nie możemy. Mam nadzieję, że do Filipy i Rity zdążymy dotrzeć na czas. Wiesz, co się z nimi stało? Yennefer miała się dowiedzieć, gdzie jest Rita, a ja ustalić, co z Filipą. I? Dowiedziałaś się czegoś? Kilku interesujących rzeczy. Wolisz krótszą? Oczywiście, że dłuższą. Mów wszystko ze szczegółami. Po ucieczce z Lochmuin trafiła tutaj, do Nowigradu. Poprosiła o pomoc dawnego kochanka, czarodzieja Artura de Vlesta. Filipa i dawny kochanek. Coś czuję, że ta historia nie skończy się słowami, żyli długo i szczęśliwie. Filipa wystawiła go kiedyś na pośmiewisko i Artur chciał się zemścić. Przekonał ją, że pod postacią sowy będzie bezpieczniejsza i zapiął jej na noc obrączkę z Dwimerytu. Niedługo potem zaczęły się prześladowania czarodziejów. Artur był jedną z ofiar, a jego majątek zlicytowano. Przykorny los. Podczas aukcji przechodził tamtędy nasz znajomy krasnolud. Zolta, czyli Filipa cały czas była pod naszym nosem. Była, aż parę dni temu Zoltan przegrał ją w karty. Odem. No tak, cały Zoltan. Pojawił się tu pewien człowiek, oskubał Zoltana do cna, a na koniec zaproponował, żeby zagrali osobę. Oczywiście wygrał, po czym grzecznie podziękował za grę i wyszedł. Kto to był? Wiadomo, gdzie mieszka? Na pewno nie pochodzi stąd, nikt go nie zna. Świetnie. Mamy jakikolwiek trop? Mamy to. To jej pióro. Myślisz o dywinacji? Zastosujemy hydromancję i rodzaj sortilegii. Musimy znaleźć jakąś fontannę na uboczu. Chodźmy od razu, więc. Ta pod pasiflorą mogłaby się nadać. Dobra myśl. No to w drogę. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli dreptać, tylko będziemy od razu... Tak jest. To tutaj. Nikt nie powinien nam przeszkadzać. To zaczynamy. Obserwuj taflę uważnie, nic nie może nam umknąć. Gremedvir, Robeir Megeila Feilte. Gremedvir, Degniskerle Espirsena a Eklej. Patrzymy na taflę. Skąd znam to miejsce? Wygląda jak łaźnie. Dijkstra, to on ją ma, są w jego łaźniach. Mogłem się tego domyślić. Przyszłość czy przeszłość? To była przeszłość czy przyszłość? Przeszłość.
niedaleka. Musimy się pośpieszyć. Dobra, chodźmy do tych łaźni. Może jeszcze nie jest za późno. Chodźmy. Czarodziejki widzę tutaj jak asasynki w kapturach. Aczkolwiek Geralta bym zobaczył w kapturze. Nie zrobię jej krzywdy. Może być różnie. Jeśli fałszywy ruch i to on będzie ofiarą. No nie wiem. Dijkstra nigdy jej nie wybaczył, że nasłała na niego zabójców, a Filippa jest na pewno bardzo osłabiona. Ale ciągle jest potężną czarodziejką. Jeśli ludzie Dijkstry ściągną jej dwimeryt, Filippa zabije jej, kurwa, zdążą powiedzieć o kurwa. Chyba nie docenili Filippy. No. Poddaj się! To miejsce to labirynt! Nigdy stąd nie wyjdziesz! Cholerni idioci! Za nią! My się tym zajmiemy. A co to, to nie! Czarodziejka zostaje tutaj! Zostań, Chris. Na wypadek, gdyby tędy uciekała. Uważaj. Może jest ślepa, ale nie przestała być groźna. I nie zrób jej krzywdy. Postaramy się. Wow. Zaraza rzuciła na nich urok. Zabić, Wiedźmina! Bizabi! Na pewno wliczał straty tych ludzi w koszta. Pewnie Ardem trzeba będzie ją złapać. Aha, boom. Dobra. Mogę użyć. Filippa, zaczekaj! Teraz jestem twoją panią i masz mnie chronić, rozumiesz? Stój tu i nie puszczaj nikogo. Bardzo stoi. Nikt nie przejdzie. Przecież nie zabije Barta. O nie, nie. Wiedźmin nie przejdzie. Ładna pani zabroniła. Użyjemy? Na niego też rzuciła urok. Jest ranna, widziałeś? Chcę jej pomóc. Kazała nikogo nie puszczać. I Bart nie puścił. Bart obiecał. Bolał cię kiedyś brzuch? Bolał. Jak Bart zjadł starego utopca. Ją wszystko boli tak, jakby zjadła 100 starych utopców. Bart nie chce. Po utopcu boli bardzo. Przepuść mnie, to jej pomogę. Bart... Dało się. Świetnie. Bart pomoże. Chcę ci pomóc! Już jej nie zabiłem. Nie miałem z nią żadnych zatargów. Nie chcę ci zrobić krzywdy. Akurat. Nie dostaniesz mnie. Chcę ci pomóc. Wybacz, ale jakoś ci nie wierzę. Ojej. Dlaczego one zawsze... To jeszcze...
Nie! Na farcie. Skubana. Przestań wierzgać. Gdybym chciał cię zabić, dawno już byś nie żyła. Czego chcesz? Pastwić się nade mną? Patrzeć, jak robią to inni? Potrzebuję twojej pomocy. Jeśli mnie oszukasz... Nie mam takiego zamiaru. Na zewnątrz czeka Triss. Wszystko ci wyjaśnię. Dijkstra na pewno nie będzie chciał nas przepuścić. Przykro mi, ale ta pani idzie ze mną. Dijkstra, zejdź mi z drogi. Nie mam na to czasu. Do ciebie nic nie mam, Geralt. Ale z Phil mamy sobie do pogadania. Pamiętasz, jak nasłałaś na mnie zabójców, kochana Phil? To był błąd. Takie sprawy załatwia się osobiście. I zaraz ci to zademonstruję. Niczego jej nie zademonstrujesz. Jest mi potrzebna. Gówno mnie to obchodzi. Aha. Czekałem na ten moment i wybacz, ale twoje plany interesują Dijkstra. Mnie tyle, co macha chamski śnieg. Filipa idzie ze mną. I odpowie za wszystkie uprzejmości, którymi mnie uraczyła. Zawsze umiałeś docenić wartość informacji. Dlatego nie wierzę, żebyś miał dla mnie coś, o czym nie wiem. Cesarz Nilfgaardu nie zdołał przeciągnąć na swoją stronę korporacji handlowej. Opozycja dobrała mu się do dupy? O, to biały płomień długo już nie potańczy na kurhanach wrogów. Jego córka wróciła. Cesarz chce abdykować na jej rzecz. Niemożliwe. Cyrilla? Przecież to by mogło zmienić losy wojny. Oczywiście, jeżeli się nie mylisz. Powiedział mi o tym cesarz, więc wiadomość z pierwszej ręki. Emhyr to kłamliwa kura. Nie w przypadku, kiedy chodzi o przyszłość jego córki. Nawet nie wiesz, jaka to ważna wiadomość. Zmiana na cesarskim tronie mogłaby zakończyć wojnę. Radovid na pewno by się ucieszył. Jeśli Emhyr się wycofa, nie będzie już żadnej siły, która powstrzyma tego szaleńca. Szczególnie, że nasz plan nie wypalił. Naprawdę myślałeś, że wam się uda? Radovid jest wariatem, ale nie idiotą. Dobrze wie, że jest wielu takich, którzy... Milcz! Czy ja dobrze rozumiem? Chcecie zabić Radovida? No, zaimponowałeś mi, Ziggy, a myślałam, że to już niemożliwe. Niestety, jak wiesz, Radovid zaszył się na swoim statku i jest strzeżony tak pilnie, że nie zdziwiłabym się, gdyby paru strażników spało z nim w jednym łożu. Za dużo wiesz, Phil. To kolejny powód, żeby cię zabić. Nie zabijesz jej. Sprawę zabijania Filipy mamy już omówioną, Dijkstra. Zapomnij o tym. Sytuacja się zmieniła.
Teraz ona może pokrzyżować moje plany. Naprawdę uważasz, że pobiegnę do człowieka, który wyłupił mi oczy, żeby go ostrzec? A może warto posłuchać, co Filipa ma do powiedzenia? Nie przepada za Radowidem przynajmniej tak bardzo jak ty. Cieszę się, że ktoś wreszcie wpadł na pomysł, żeby się pozbyć tego zwyrodnialca. Gówno mnie obchodzą twoje pochwały. Jest tylko dwoje ludzi, którzy mogą wywabić Radowida z jego statku. Emhyr i ja. Chcesz być przynętą? Obawiam się, że Emhyr raczej się na to nie zgodzi, więc... Twoje kurwa niedoczekanie! Herald, nie zaufałbym jej nawet, gdyby chodziło o ugotowanie jajka na twarz. No ja bym zaufał. Nie umiem gotować jajek. Ale pomyśl, jak zachowa się Radowid, kiedy usłyszy, że mnie schwytaliście. Czyż nie zapomni o ostrożności? Nie pobiegnie, żeby mnie zabić? Osobiście? Własnymi rękami? Mowy nie ma! Zabieraj ją stąd, Geralt, bo mnie szlak trafi! A potem... Potem musimy się spotkać. W gronie przyjaciół. Wynająłem magazyn w porcie. Przyjdź tam. No, czyli będziemy mieć domknięcie tematu zamachu. Wybaczcie, że dopiero teraz. Musiałam się uporać ze strażnikami. Witaj, Triss. Filipa, nic ci nie jest? Bywało lepiej. Zaraz cię stąd zabiorę. Poradzicie sobie? Tak, dzięki za pomoc. Poradziły sobie, niewątpliwie. Mamy jeszcze Avallaha w kwestii ostatnich przygotowań. Dużo expa. Jest racja stanu, na pewno zrobimy tego questa. Wino drożeje, kurwy drożeją. Ej, ale tu ładnie poszło. Z levelem, zobaczcie, że zaraz będzie kolejny. Świetnie. Weźmy to. I później ulepszamy młynek. I mamy to. Dobra, a może zanim właśnie. Ale to jest stanu 30 poziom. Zróbmy to. Rację stanu. Wieczny ogień nas prowadzi. To na pewno nie jest prawdziwy ogień. Tu jeszcze tylko zejdziemy do Vimego. Mogę służyć? Mam trochę dobrze trafił. Zawsze trochę waluty więcej. Jak opowiem żonie, to mi ten tego nie uwierzy. A teraz... Do tego magazynu. Niech ci kuchniki nasają do zupy. Na chwilę. A! Jest statek Radowida, nie wiem czy zauważyliście. Tyle roboty. Z drugiej strony trochę dziwne, że Dijkstra powiedział przy Filipie, której nie chciał powiedzieć o wszelakich tutaj interesach i przy nie powiedział nam, gdzie jest spotkanie. Znikaj stąd, póki mam cierpliwość. Filipa zamieni się w sowę. Czuję się jeszcze gorzej. I wszystko będzie wiedzieć. Czy tego Geralt będzie chciał, czy nie? Nad czym się jeszcze zastanawiasz? Skój tego kurwiego syna chciał mnie zamordować! Kto tam? Wiedźmin. Wchodź. A mówił, nie rób interesów z tym ludzkim ścierwem. O co chodzi? Kurwa, jeszcze jeden nieludź. Cisza! Załatwimy sprawę szybko! Mamy tu takie małe wiedźmińskie zlecenie. Wierzesz? Jak małe, to może mi się nie opłaca. Opłaci ci się, o to się nie bój. Tylko załatw to szybko, bo już dość czasu straciłem na tych dwóch.
Mają wspólny magazyn, w którym zagnieździł się potwór. Sam się zagnieździł? Tyś go tam wpuścił. Miał mi łeb urwać, żebyś ty mógł położyć łapę na... Ja pierdzielę. Nie odwracaj kota ogonem, kurdupiu. Nie obchodzi mnie teraz, kto komu gula czy inną strzygę podłożył. Trzeba się pozbyć potwora i tyle. No to jak będzie, Wiedźminie? Robimy to. Zajmę się tym. Nie zgadzam się. Nieludź będzie z nieludziem trzymał. Zaraz mi tu jeszcze obaj udowodnią, że to nie gul, tylko moja własna babka nieboszczka. Może to on. Ja tam się po czwarze nie przyczynę. Zamknijcie się, bo jak Wiedźmin potwora ubije, to wam jeszcze kontrolę w magazynie zrobię. To nie będzie konieczne. Dobra, przyklęty magazyn. Necker, no błagam was. Dziwne. Neckery rzadko zapuszczają się gdzieś w pojedynkę. No właśnie. Ktoś go tu trzymał w klatce. Drzwiczki są podpiłowane, więc mógł uciec. Ktoś trzymał Neckera? Coś więcej? Szeroki i głęboki ślad. Krasnolud? Może tutaj damy radę wyjść? Nie. Ciężko będzie skazać, no. No dobra, no skoro szeroki, głęboki ślad. Zobaczymy, co mamy w odpowiedziach. I co, załatwiłeś potwora? Tak. Wiedziałem, że najszybciej będzie Wiedźmina nająć. I co, udało ci się ustalić, skąd się tam wziął? Znalazłem klatkę, w której zamknięto Neckera. Drzwiczki były podpiłowane. Czyli ktoś chciał, żeby się wydostał. Który z nich to zrobił? Myślę, że to krasnolud. Co? To jakieś brednie. Po co miałbym to robić? Mogę sobie wyobrazić, że ten rasista zalazł ci za skórę. Ale... To wystarczy. Tu masz swoją zapłatę. A ty pójdziesz ze mną. Chętnie sobie popatrzę, jak zadynda na szubienicy. Tylko ktoś go będzie musiał podsadzić do pętli. W ryj bym mu przymielił. Dobra. Tu mamy otwarte. Powiesz wreszcie, o co chodzi? Jak przyjdzie gadać? Dijkstry. Skoro nie chcesz gadać, to chociaż poli. Aż mnie, kurwa. No, jesteśmy. Wreszcie. Jesteśmy w komplecie. Mhm, raczej w dupie. Po co nas wezwałeś? Radowid siedzi na statku jak siedział, a tam go nie dorwiemy, mówiłem przecież. Spokojnie, wpadłem na pomysł, jak go wyciągnąć na suchy ląd. Ty wpadłeś, Zacznijmy od wyznania grzechów. Wygadałem się z planem przed Filipą Eilhart. Mea culpa. Brawo, a brawo. Dobra, nic takiego się nie stało. Mości czarodziejka nie uprzedzi go przecież. Więcej, najchętniej pomogłaby nam go zabić. Oczywiście nigdy się na to nie zgodzę, ale Filipa mnie zainspirowała. Moja muza. No świetnie. Dawaj plan. Cierpliwości, zaraz przejdę do meritum. Geralt, dobrze kojarzę, że Radowid zlecił ci odnalezienie Filipy? Ale jedyne, co im się udało wtedy znaleźć, to jej kryjówka. Do czego zmierzasz? Możemy wykorzystać Filipę. Bez jej udziału. Za to z twoją pomocą. Radowid spodziewa się przecież, że przyniesiesz informacje na jej temat. Wystarczy, że wspomnisz imię Filipy. Powiesz, że wpadłeś na jej trop. A on połknie haczyk, spławik i jeszcze kawałek wędki upierdol. No, na pewno. Nawet dwie wędki. Załóżmy, że Radowid mi uwierzy, co wcale nie jest takie oczywiste. Co dalej? Powiesz mu, że znalazłeś kryjówkę, Filipa.
W jakimś miejscu, w którym łatwo zorganizować zasadzkę. Sugestie? Most na Wyspę Świątynną. Zabudowany. Dużo zaułków, bram. Łatwo go odciąć od reszty miasta. Dobry pomysł. Podzielę swoich ludzi. Połowę postawię na jednym końcu, połowę na drugim przy bramie, a na środku Wes z solidną kurzą. Widzisz, Geralt? Jedyne, o co prosimy, to żebyś zaprosił Radowida na przechadzkę, przeprowadził na most. A my zajmiemy się resztą. To ja. Wchodzisz w to? Oczywiście. Chodzę. Tylko co po zamachu. W mieście będzie gorąco. Trzeba będzie gdzieś przeczekać. Już o tym pomyślałem. Pamiętasz teatr Madame Iriny? Stoi teraz opustoszały. Nikt tam nie zachodzi. Będziemy tam na was czekać. Stalarem. Czekać? Co? Nie chce się wam nadstawiać własnych karków? No nie o to chodzi. Widzisz, mamy z Dijkstrą wiele zalet. Ale do bicia to się nadajemy jak na konkurs piękności. Spokojnie, Geralt. Moi ludzie są zaprawieni w boju. Poradzą sobie. Tylko podprowadź im króla. Zrobię, co mogę. Gdzie teraz sumuje jego okręt? Za rogiem, w nowigradzkim porcie. Obyś zastał Radowida w dobrym humorze. Nikt nie zauważył tej sowy. Nikt. Oczyścić most. Moi chłopcy się bierze. A co ze strażnikami ze świątyni? Nie zlecą się, jak usłyszą walkę? Filipa? Co tu do cholery robisz? Geralt, nie zadawaj pytań, na które znasz odpowiedź, bo wychodzisz na kłupka. Podsłuchiwałam wasze obrady, oczywiście. Z wielkim zainteresowaniem i lekkim zdziwieniem. A co cię tak zdziwiło, jeśli można wiedzieć? Wasza naiwność. Naprawdę myślisz, że Radowid da się nabrać na taki ordynarny wybieg? Może być ciężko, ale jakoś sobie poradzę. Cóż, mam nadzieję, że nasze starcie z dzikim gonem potraktujesz poważniej, jeśli w ogóle dożyjesz. Filipa, po co mi to wszystko mówisz? Tak się o mnie troszczysz. No aż dziwne właśnie. Nie, tak mi zależy, żeby Radowid zginął. Nie chcecie, żebym wam pomogła. Trudno, ale przynajmniej tego nie spieprzcie. Masz, weź to. Pierścień. Rubin z wyrzezanym redańskim orłem. Należał do Wizimira, ojca Radowida. Jeśli mu to dasz, uwierzy, że mnie złapałeś. Może ci nawet zaufa. Dzięki za pomoc. Nie ma za co. Wierz mi, zrobiłabym o wiele więcej, żeby pozbyć się Radowida. No to mogłabyś meteoryt rzucić na statek, na przykład. Środek miasta. Strażnicy świątyni. A ona się zamienia w sowę tako w locie. No do statku nie jest daleko. A! Tutaj idąc portem. Znowu z mokru. Powinniśmy w miarę szybko dotrzeć. Ale żeby była ładniejsza pogoda. Medytacja. No tu się pogoda dużo nie zmieniła. No trudno, będzie... Będzie to mroczny czas. Pogoda niezbyt ciekawa jak na... Ostatni dzień z życia... Psa bym na drugie. Króla Radowida. O Jezu, to dalej się nie dało. Dobra. No, teraz mnie pewnikiem rozłożę.
Wiedźmin Geralt. Czego chcesz? Audiencji. Audiencji. Mam nowe informacje o Filipie Eilhart. Oddaj broń. I za mną. Jak na rycerza, to miał pełne uzębienie. Masz wysokość? Wiedźmin. W sprawie Filipy Eilhart. Obyś tym razem miał coś lepszego niż magiczne kryształki. Wiem, gdzie ona jest. Być może. A być może chcesz mnie oszukać, jak inni. Jestem profesjonalistą. Dbam o swoją reputację. Nie przychodziłbym do ciebie z pustymi rękoma. Pierścień mojego ojca. Filipa stemplowała nim swoje dekrety i rozsyłała po Redanii jako słowo króla. Gdzie ona jest? Pod twoim nosem, królu. W Nowigradzie. W domu na moście prowadzącym na Wyspę Świątynną. To czemu jej do mnie nie przyprowadziłeś? Żeby kogoś przyprowadzić, trzeba go najpierw złapać. A ja tylko ją wytropiłem. I wykradłem jej pierścień na dowód. Bałeś się? Nie. Po prostu wiem, że chciałby się dopaść sam. Własnoręcznie. Pójdziesz tam ze mną. Hubrecht! Zwołaj ludzi! Ilu? Wszystkich. Wszystkich. Everyone! Jak to było w Leonie Zawodowcu. No i? Gdzie ta Filippa? Tak jak mówiłem. W domu na moście. Bliżej drugiego końca. Postawcie barykadę, żeby nikt nam tu nie wlazł. Nie chcemy niewinnych ofiar. Ani świadków. Damian, Jołkę, Egbert, Frek, Kasper. Zostaniecie tutaj. Macie pilnować tyłów. I zabić Wiedźmina. Tak nagradzasz tych, którzy ci służą? Tak karzę tych, którzy mnie irytują. Za dużo wiesz. Za często wchodzisz mi w drogę. Drażni mnie twoja arogancja. Zabijałem za mniej. Za mną. Może chociaż miecze mi oddacie. Twoje ostatnie słowo? Kurwa! Odbić Wiedźmina, potem na Radowida. To jest mój miecz? Nie, to jest jakiś barachło. Dobra, ten jest jakiś lepszy, więc... W porządku? Dzięki za pomoc. Plan poszedł się jebać. Trudno, będziemy improwizować. Za mną, Geralt. Trzeba dopaść Radowida, zanim przyjdą posiłki. O, już jest mój ekwipunek. Ups! Dawaj go. Zgubiliście tarczę, co? Możesz jeszcze się dać. Napijmy się.
się naładuje. Nie chciałbym. Dobra, z głowy. I co teraz, Radowidzie? Otwierać! Rozkazuję otworzyć drzwi! Wow. Wystarczyło prosić. Wyrównaliśmy rachunek. A to tak od serca. Gratis od firmy. Dobra, Radowid nie żyje. Wybaczcie. Nie mogłam sobie odmówić tej przyjemności. Jak ona... Skąd? Skąd, kurwa? Podsłuchiwała nas. Wtedy w magazynie. Co? I nie pomyślałeś, że warto nam o tym powiedzieć? Chłopcy, na dyskusję czas będzie później. Radowid nie żyje. Mniejsza z tym, z czyjej ręki misja wykonana. A teraz spieprzajmy, bo za minutę będzie tu gęsto od redańczyków. Chodźmy. Bardzo gęsto będzie od redańczyków. Także już nie ma. Nie ma szalonego króla Redanii. Jest nas Szewczyk Dratewka, a.k.a. Talar. No i co? I co? Udało się? Udało. Chociaż nie wszystko poszło wedle planu. Ale o tym potem. Wpierw muszę się napić i wznieść toast. Za północ! Za Temerię! Za Temerię! Za Temerię, kurwa! Nie za wcześnie? Nie za wcześnie na świętowanie? Radowid nie żyje, prawda? Ale do wolnej Temerii jeszcze daleka droga. Wojna się jeszcze nie skończyła. Mylisz się. Jutro w południe dowódca Armii Środek podpisze w imieniu Emhera zawieszenie broni, którego treść ustaliliśmy z Dijkstrą. Czyli wtedy, Velen, kiedy wpadłeś w ręce troli. Wracałem z ostatnich negocjacji, zgadza się. Emhyr zatrzyma Edirn i Lyrię, ale w zamian za zaprzestanie partyzantki i głowę Radowida wycofa się z Temerii. Która zostanie lennikiem cesarstwa. Ale z niezależną polityką wewnętrzną, sądownictwem, administracją, wojskiem. Gdybym był poetą, powiedziałbym, że srebrne lilie zakwitną w promieniach wielkiego słońca. Ale nie jestem, więc powiem tyle, Geralt. Inaczej się kurwa nie dało. Roż? Roż? Ty? Z Nilfgaardem? Dla Temerii zrobię wszystko. Nawet się skurwię. Jeśli to, co się ma stać, stać się musi, niechby przynajmniej stało się niezwłocznie. Oho. Ten straszny cios mógł być sam w sobie wszystkim i końcem wszystkiego. Poeta. Macbeth, akt pierwszy, scena siódma. Zawsze chciałem to zagrać, ale obsadzali... Oczywiście Macbeth to jest Macbeth. Geralt, zapomnij, co ci powiedział Talar. To nieaktualne. Nie będzie żadnego paktu z Nilfgaardem. Redania będzie walczyć pod moim światłym przewodnictwem. Aż wygra. A kiedy wygra, połączy całą północ. Łącznie z Temerią. Jak to? Nie tak się umawialiśmy. Zgadza się. Umawialiśmy się, że za cenę jednego królestwa oddamy Emhyrowi całą resztę. Ale to nie był dobry interes. Więc nie ubijemy targu. Ty dwójco, pso. Nie pozwolę na to. Akurat ty, Roż, powinieneś zrozumieć, że nie mam innego wyjścia.
Niby dlaczego mam cię zrozumieć? Bo jesteś szpiegiem. Jesteś patriotą. Geralt, ciebie to nie dotyczy. Możesz odejść. I szerokiej drogi życzę. Nie, oni... Oni ryzykowali życie. Trudno. W takim razie zginiesz razem z nimi. Zabić ich! Panu ci jaja! Gońcie w koło! Mnie! Zostawcie go mnie! No jak wyrwał w moją stronę? Nie właśnie mu podmiot! Dobra. Zaraz sam Dijkstra widzę. Nawet królowa zabił cię, Wiedźmina! Po temacie. Czyli za Temerię. Możesz, kurwa, ja pierdolę. Blisko było. Naprawdę blisko. To jeszcze nie koniec. Dijkstra pewnie kazał swoim ludziom zamordować posła, który ma jutro jechać do Nilfgaardczyków. Trzeba temu zapobiec. Wybaczcie, ale to już beze mnie, bo żygasz polityką. Rozumiem. Wpadnij do Wyzimy, jak już będzie po wszystkim. Podejmiemy cię z honorami. W końcu. W Wyzimie będę się czuł jak swój. Mogę tu wejść? Ja bym pozbierał ten złom. Mimo wszystko. No i tak kończą dwulicowi łajdacy. Jakoś Dijkstra od samego początku nie wzbudzał u mnie zaufania. Więc z wielką przyjemnością mogłem zobaczyć, jak moi ziomkowie, czyli Roż i Wes, zabili go. A ja z wami się żegnam w tym jakże świetnym odcinku. I w następnym, co zrobimy w następnym? Pogadamy za Walachem. Teraz wam dziękuję. Trzymajcie się do następnego. Hej. Ten świat nie potrzebuje bohaterów. Potrzebuje zawodowca.